świadectwo o tym przed skokiem Murańki, że 16 zawodników tutaj na Milenko Pszansę skakało co najmniej 150 metrów. Wśród nich Adam Małysz, który miał tutaj 151,5 i Klemens dzisiaj 150. No do tego dochodzi Klemens Murańka 153. A teraz jeszcze dalej skacze Andrzej. Chyba będzie poprawiony rekord skoczni Klemensa Murańki. Niesamowity, przepiękny lot. 152, a więc wyrównane to poprzednie osiągnięcie Ahonena i Tepesza. Niesamowity, niesamowity lot Andrzeja Stękały. No i weźmy pod uwagę, że to był skok z obniżonego rozbiegu, bowiem po skoku tandego tabelka poszła w dół. Obniżono długość rozbiegu do stopnia 11, a więc niezależnie od tego, że miał mocny wiatr pod narty, Andrzej będzie miał 4,4 rekompensaty, wysokie noty. Zmienia tandego na prowadzeniu, ale w związku z tym, że skoczył tak daleko, to zmieniają długość rozbiegu sędziowie ponownie. No właśnie, będzie 10 belka startowa teraz już. Tak niskiego rozbiegu nie było chyba przez chwilę w...